вам голошку. А, можно. Będę miał, ale jutro. A jutro, dobrze. Ja już odznaczę. Dzień dobry. Coś jeszcze? Coś podpisać? Nie? A ile fakturę dla pana? Nie. Jest, jest. Ona ci jest. To był komputer i dlatego się poczytał. No dobrze, proszę. Ja nie, ja mam tylko kamerę. Krzesik, Krzesia. I to, aha, i to podpisać? Nie, 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 to jest dla pani. To jest dla pani, dziękuję, a to oddaję. A to jest dla pana profesora też. Pan profesor Krzysiek. Krzysiek. Już szukamy. Pani się tutaj podpisze, ja już wejdę. Szczerze mówiąc, mi tak nie jest za to. My wiemy, ale my też. Pan profesor ma? Nie, nie, nie mam. Usto. Dear colleagues and friends, it is a great pleasure to welcome all of you to the Institute of History at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Today's meeting is once again devoted to Jus Baltikum and its culture, heritage in Europe. Without doubt, our interdisciplinary academic environment has made another important step towards integration as well as undertaking research project, surpassing the capabilities of an individual researcher. The conference is the result of the collective effort of Adam Mickiewicz University in Poznań, the Institute of Culture at the Jagiellonian University in Krakow, the Romanian Culture Institute in Warsaw, and the Institute of History at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. I believe today's conference is an indication of mobilization of our academic environment and is a sign of the good for the future. I hope that you stay in Lublin and bring many unforgettable moments and be full of positive impressions, not only academic ones. Thank you very much, and now I would ask our director, Professor Mbolska Bejdar, to tell us and make the official offering our conference. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu mojego Magii Licencji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pana profesora Stanisława Michałowskiego, który niestety nie mógł dzisiaj z nami otworzyć tę konferencję. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej Alma Mater w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szanowni Państwo, konferencję, którą mam dzisiaj zaszczyt otwierać, dedykowana jest mniejszości wołowskiej w Europie. Jest to temat z pewnością niezwykle ciekawy, którym warto zadedykować dłuższą debatę. Muszę przyznać, że niestety nie jestem specjalistką w tym temacie. Wydaje mi się jednak, że warto dziś podkreślić, że w obliczu współczesnych wydarzeń w Europie i na całym świecie poszanowanie mniejszości narodowych, także ich kultur, a także ochrona praw człowieka staje się chyba coraz większym wyzwaniem w dzisiejszym świecie. Staje się chyba tematem coraz bardziej aktualnym. Chociaż uważa się, że Polskę za kraj najbardziej jednolity narodowościowo, bo jak sprawdzałam, Polska odsetek ludności mniejszości narodowych jest chyba najniższy w Europie, z pewnością nie zwalnia nas to z wspierania mniejszości kultur na całym świecie, a także do głębokiej debaty. I na koniec gratuluję bardzo serdecznie organizatorom dzisiejszej konferencji, a także życzę Państwu miłych i owocnych obrad. Dziękuję uprzejmie. Zaczynamy nasze obrady i z wielką przyjemnością dziękuję za zaproszenie na konferencję i od razu chciałbym zaprosić do słowa panią Ilonę Czamańską, którą już dzisiaj słyszeliśmy, z tematem Włosi a Słowianie w średniowieczu i wcześniej w epoce nowożytnej. Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie chcąc kaleczyć strasznie języka angielskiego, wersja angielska, ci z Państwa, którzy nie rozumieją, otrzymali na piśmie, a ja będę mówiła po polsku. Proszę Państwa, mówiąc o Włochach, trzeba byłoby zacząć od zastanowienia się, no, kim są ci Włosi i kogo możemy uznać za Włochów. I zagłówne cechy wyróżniające taki historyczny etnos włoski uznałabym, po pierwsze, używanie języka na bazie romańskiej, a po drugie, uprawnienia pasterstwa, głównie górskiego, i po trzecie, kohabitację z innymi grupami etnicznymi, Grekami, Armeńczykami, Kumanami, Węgrami, a także przede wszystkim Słowianami. Ten ostatni czynnik odegrał istotną rolę w ewolucji poszczególnych grup wołoskich. Kontakty wołosko-słowiańskie były rezultatem z jednej strony ekspansji Słowian w kierunku południowym na Bałkany, z drugiej zaś ekspansji Wołochów w kierunku północnym na północne stoki Karpat i dalej na, już na nizinne tereny południowej Polski i Ukrainy. Zakładając, że ludność wołoska znajdowała się już na Bałkanach w okresie migracji Słowian, wypada stwierdzić, że obie grupy etniczne, zajmując te same tereny, nie znajdowały się ze sobą w konflikcie. Słowianie, jako rolnicy, zajmowali go... Konferencja dotyczy Wołochów. Ludzie Wołochów jako mniejszości etnicznej w Polsce niewiele osób słyszało, nie ma jej w wykazie grup etnicznych żyjących w Polsce, a trzeba wiedzieć, że właściwie Wołosi traktowani są jako przodkowie kilku narodów, no przede wszystkim narodu rumuńskiego, który tworzy dzisiaj właściwie trzy państwa, Rumunię i Mołdawię, ale są to też różne mniejsze grupy egzystujące na Bałkanach, chociażby na Rumunii, którzy, co ciekawe, do dzisiaj kultywują typowo pasterski, półnomadyczny styl życia, dokładnie taki jak wiele set lat temu. Bardzo się cieszę, że udało nam się tę konferencję w Lublinie zorganizować wspólnym wysiłkiem Instytutu Historii UMCS, ale również Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwa Kulturalnego Rumuńskiego w Warszawie. Przyjechało do nas spora grupa fachowców od tej tematyki. Przyjechali oni z Rumunii, z Serbii, z Ukrainy i oczywiście z Polski. W ten sposób jak gdyby środowisko historyków, które możemy nazwać wołochoznawcami, rośnie i to bardzo cieszy. Konferencja ma charakter konferencji interdyscyplinarnej. Są tutaj też kulturoznawcy, antropolodzy kulturowi, etnografowie, etnolodzy. To cieszy.